Witam Was, kochani, w pierwszym vlogu na tym kanale i dzisiaj oczywiście vlog czytelniczy, ale też nie tylko. Widziałam, że Made by Caroline po prostu dodała super vlog, reading vlog czytelniczy i ja w sumie postanowiłam, że też nagram. Czemu nie? Jest godzina 19, więc już trochę późno miałam je nagrywać, ale stwierdziłam, że i tak cały wieczór planuję czytać, więc po prostu sobie trochę do Was pogadam, powiem moją opinię odnośnie książek, jakoś będę przeżywała. A i jeszcze mam Wam do powiedzenia o jednej książce. Miałam nagrać taką zwykłą recenzję, tak jak zawsze nagrywam, ale w sumie wciśnięcie takiej recenzji do vloga, myślę, że to będzie spoko pomysł. I tak, aktualnie zamówiliśmy sobie z rodzicami pizzę, czekamy teraz, jestem niesamowicie głodna. No ale co? A, co będę dzisiaj czytać? Jeśli ktoś oglądał moje 18 must readów na 2018 rok, to wie, że znajdowała się tam trylogia. Jest to trylogia Igrzyska Śmierci. Aktualnie czytam drugą część. Pierwsza część była super, po prostu kozacka. Teraz jestem przeczytałam chyba ze 200 stron tych w Pierścieniu Ognia. Więc tam ze 150 mi zostało. Mam nadzieję, że dzisiaj się z tym uporam. I tak, co? Jest niedziela. Aktualnie przeżywam bardzo, bo mam bardzo mało czasu na czytanie. A dlaczego? A to dlatego, że w równy miesiąc, 8 maja, będę poprawiała maturę i to są ostatnie chwile, gdzie mogę po prostu pouczyć się tego angielskiego. Już tak po prostu na blachę, już mam niesamowicie dosyć tego, ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Ja może sobie teraz pójdę na taras, jeszcze tak bardzo słońce nie zaszło, więc myślę, że jeszcze z pół godziny będę mogła sobie poczytać. I co? I odezwę się do Was już później. A ja już mam pełny brzuszek, więc mogę czytać dalej, ale już niestety wyszłam do środka, bo na dworze robi się już ciemno, więc... No i chłodno też, tak? No mimo, że w dzień jest to 25 stopni, to wieczorem ta temperatura spada i nie chcę być chora, bo nie mogę być chora, bo nie mam czasu na to, żeby być chora. A ja zabieram się znowu za czytanie Igrzysk Śmierci. Poczytam sobie jeszcze tak z godzinkę, półtorej godziny i na pewno zacznę Wam czytać o książce, o której chciałabym Wam powiedzieć i oczywiście jak najbardziej polecić. A książka, tak jak przypuszczacie, jest od wydawnictwa kobiecego, więc od razu dziękuję. Ale już nie przedłużając, biorę się za czytanie. Odezwę się już do Was, jak przeczytam około 100 stron. Jest godzina która? Taki mały update. 19:47, więc myślę, że tak koło 21:00 się do Was odezwę. Powiem, jak mi idzie dalsze czytanie i opowiem Wam o tajemniczej książce. Witam Was, kochani, parę dni później. Jest piękna pogoda, więc postanowiłam, że nagram coś na dworzu. A mianowicie dzisiaj, teraz, w tym momencie, w tym czasie vlogu, bo ten vlog jest z paru dni, przedstawię Wam książkę, którą dostałam od wydawnictwa kobiecego jakiś czas temu, ale z racji, że po prostu nie mam czasu ostatnio w ogóle czytać i jestem kompletnie wywalona ze świata normalnych ludzi, jestem tylko w świecie nauki do poprawę angielskiego na maturze, więc wybaczcie, że tak późno, chociaż wiem, że premiera tej książki była parę tygodni temu, ale mimo wszystko chciałabym Wam dzisiaj przedstawić książkę Tima Peake'a Zapytaj astronautę. Bardzo interesuje się życiem we wszechświecie, astronomią i kiedy dowiedziałam się, że wydawnictwo kobiece wydało taką książkę, od razu postanowiłam napisać do nich i zapytać się, czy byłaby możliwość, abym taką książkę od nich otrzymała i po prostu są tak kochani, że powiedzieli, że nie ma problemu, już Ci wysyłamy, więc jestem przeszczęśliwa, że mogłam przeczytać tę książkę i bardzo mogę polecić tę książkę osobom, które interesują się bardzo jakimiś wyprawami w kosmos, planetami, gwiazdami, jakie jest życie, czy jest w ogóle jakieś życie we wszechświecie i tym podobne. Więc o czym jest książka? Książka jest napisana w formie wywiadu,
Jest to rozmowa właśnie z astronautą, który wyruszył na misję i był w kosmosie pół roku. Książki nie trzeba całej czytać, ponieważ jest ona podzielona na różne działy, tak jak tak, jest dział wprowadzenie, na przykład pytanie, czy brakowało ci ziemskiej pogody w kosmosie. Jest następnie start, odnośnie właśnie tego, jak się startuje, ile czasu trzeba, aby dostać się na orbitę, czy było ci niedobrze podczas lotu w kosmos, ale na przykład takie pytania odnośnie tego, jak się je w kosmosie, jak się śpi w kosmosie, widoki i w ogóle, no po prostu niesamowicie ciekawa książka. Jest tutaj, są również tutaj przedstawione zdjęcia, jak on się tu przygotowywał do tej misji, co jadł. Skafandry tutaj widać. O, a tutaj widać, jak już jest przed startem. No bardzo, bardzo niesamowicie ciekawa książka. O, a tutaj już jak jest w środku, tutaj jak śpi. No naprawdę niesamowicie, tutaj jest widok na naszą Ziemię z kosmosu. No po prostu niesamowite i zdjęcia, i po prostu no takie ciekawostki, które tak naprawdę można się dowiedzieć. Tutaj jest po prostu żywy przykład na to, jak naprawdę dzieje się w tym kosmosie, jak jest życie na tym kosmosie, jak te pół roku zmieniło jego życie. Na przykład było o tym, że po pół roku, kiedy wrócił na Ziemię, nie potrafił chodzić, no bo tam nie ma grawitacji przecież, więc musiał się od nowa nauczyć chodzić. Bardzo serdecznie polecam Wam tę książkę, jest niesamowicie ciekawa, mi po prostu urzekła moje serce i urzekła mnie. Jeżeli znacie jeszcze jakieś książki tego typu, właśnie o astronomii, o jakichś planetach, o wyprawach kosmicznych, to koniecznie piszcie mi w komentarzu. Ja jestem zachwycona taką tematyką, więc wszystkie tytuły, które mi podeślecie w komentarzu, to zapewne zakupię. Więc bardzo serdecznie polecam Wam tę książkę. I co? I bierzemy się do dalszego działania w życiu, co? Pamiętacie, jak wspominałam Wam na początku vlogu? To była niedziela. Dzisiaj jest środa, że w niedzielę na pewno skończę drugą część Igrzysk Śmierci i super, i do końca tygodnia na pewno skończę całą trylogię. Aktualnie nadal czytam drugą część Igrzysk Śmierci. Jestem na stronie 292. Kiedy ją skończę? Nie mam pojęcia. Ale dzięki Bogu ktoś... Ale dzięki Bogu ktoś wymyślił audiobooki, więc... Przyznam Wam się, że pierwszy raz słucham audiobooka podczas czytania jakiejś książki, ale serio, tak nie mam czasu. Pracuję 8 godzin dziennie, później wracam, uczę się 3-4 godziny angielskiego, więc na czytanie książek zostaje mi 15-20 minut przed snem i to tyle. Nie mam po prostu czasu. Dzisiaj specjalnie stałam prawie 2 godziny wcześniej, żeby trochę dla Was ponagrywać, bo wiem, że ostatnio niesamowicie opuściłam się na YouTubie, ale uwierzcie, że to nie jest moja wina, że po prostu muszę poprawić tę maturę jak najlepiej. Już mam jej kompletnie dosyć, wiem, że narzekam i... Ale serio, no po prostu to jest jakaś masakra, ale już dzisiaj jest 11 kwiecień. Więc a 8 maja piszę tą maturę, więc obiecuję Wam, że po 8 maja będziecie mieć tyle filmików, będę tyle czytała, że będziecie mnie już dość mieć. To nie było po polsku, więc powiem jeszcze raz, że nie będziecie mnie mieć dość. Nie wiem, czy dobrze znowu to powiedziałam? Nieważne. Więc tyle na wstępie, moje usprawiedliwienie. Wiem, że kiedy oglądacie ten filmik, co 3-4 minuty mówię Wam o tej maturze, ale po prostu to jest vlog, więc to jest luźna gadanina, pokazuję Wam swoje życie, a teraz w tym momencie ta matura to jest główny aspekt mojego życia. Nie mam na nic kompletnie czasu, co mnie bardzo boli, bo powiem Wam szczerze, że teraz jest godzina za 15:10 rano i nie... Mateusz, zaraz Ci odpiszę.
i mam niesamowitą ochotę usiąść sobie i spędzić następne 3-4 godziny na czytaniu książki, na dokończenie W pierścieniu ognia, na zaczęciu Kosogłosa, ale po prostu nie mogę, bo wiem, że kiedy skończę to nagrywać, muszę usiąść do biurka, wziąć kolejne matury i po raz kolejny przez następne 2-3 godziny tłuc materiał. Tak, więc wracając, chyba w poprzednich dniach mówiłam wam, że nie wiem w ogóle dlaczego ja nie... Dlaczego tyle zwlekałam z czytaniem w Igrzysk Śmierci. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, ale ta historia jest tak wspaniała, tak jest, no urzekła mnie po prostu. I mówiłam wcześniej o audiobooku, więc niesamowicie się cieszę, że ktoś stworzył audiobooki, ponieważ czy jadę do pracy... Jazda do pracy zajmuje mi około 20 minut, 25 minut, więc w tym czasie mogę sobie posłuchać paręnaście stron tego audiobooka. Kiedy sprzątam, mogę sobie włączyć audiobooka. Kiedy, nie wiem, idę pobiegać, mogę sobie włączyć audiobooka, więc naprawdę te audiobooki niesamowicie mi pomagają. I wiem, że to jest trochę oszukiwanie w czytaniu, ale właśnie z racji tej matury, z racji tego, że kompletnie na razie nie mam czasu, no niestety, no muszę sobie jakoś radzić, a historia... mnie niesamowicie urzekła i niesamowicie jestem ciekawa po prostu, co tam dalej będzie. Bo gdyby książka mnie nie interesowała, to tak bym nie słuchała tych audiobooków. Ale, że jestem niesamowicie ciekawa, co będzie dalej, co się stanie z Pitą, co się stanie z Katniss, jak skończą się igrzyska. No jestem niesamowicie ciekawa. Odłożę już tę książkę. Więc dzisiaj rano, nawet jak sprzątałam w pokoju, to włączałam sobie audiobooka, mówię, posłucham sobie paru stron. No i niestety, mówię, dobra, nagram dla was coś. I musiałam przestać. I cały czas, gdzieś z tyłu głowy mam, kurde, i co będzie dalej? Jak oni sobie poradzą? Czy oni z tego wyjdą? Czy ich sprzymierzenie ich nie zdradzi? I takie tam w ogóle, no cały czas z tyłu głowy to mam. Problem książkoholika. Ale z racji tego, że wczoraj dostałam wypłatę, to dzisiaj mam zamiar zrobić sobie małe zakupy książkowe, ponieważ bardzo dawno nie kupowałam sobie książek, więc dzisiaj sobie zamówię parę pozycji, które mnie męczą od dłuższego czasu. Mogę wam zdradzić, że w tych pozycjach też będzie Małe życie, bo obiecałam sobie, że w tym roku to przeczytam. I tak, i tyle na razie. Więc na pewno na kanale będzie w tym miesiącu book haul z unboxingiem, więc to mogę wam obiecać. Nie wiem, czy będzie to za tydzień, czy to będzie za 2 tygodnie, bo jeszcze parę osób musi oddać mi książki. I tak. I chyba to tyle. Na razie koniec gadaniny. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Odezwę się do was, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj, czy może dopiero jutro, ale na razie adios muchachos.